Dobra, witam, dzień dobry w kolejnym odcinku Sleta na Osadzie. W dzisiejszym odcinku lecimy sobie na żniwa. Oczywiście już nie tym bizonem, bo ten bizon jedzie na sprzedaż. Zarzucimy sobie koguta na ostatnią podróż, bo czemu by nie. Jedziemy dzisiaj kosić rzepak, bo jest dojrzały. Więc ogień. Tu nie patrzę, bo tu wiem, że nic nie jedzie. No i grzeję sobie z bizonem na sklep i przyjadę nowym kombajnem. Ale to zaraz wszystko dowiecie się. Kombajn już na mnie czeka na sklepie. Bardzo ładny, mi się podoba. Nie będę mówił na głos jaki. Zresztą zaraz zobaczycie sami. No a po sprzedaży tego kombajnu będzie mnie stać na talerzówkę. Do mojego Ursusa. No bo innego ciągnika nie mam niż Ursus, więc... No ale w przyszłości się to zmieni, więc na spokojnie. Talerzowa i jeszcze beczka będzie kupiona, więc jeśli starszy kasy, bo nie wiem ile z tego wyznana do kasy. Nie, no widzicie, tu jest sezon... To jest lepsze, tu jest sezon czwarty już. Na flecie na osadzie, a kurczę, na Mkriku jest dopiero sezon... ósmy czy tam dziewiąty. Ale chyba dziewiąty. No to kurde, widzę, że tam ładnie jest fan safe. W porównaniu do tego. No i grzejemy sobie na trójce oczywiście, bo czemu nie? Tylko tamten kombajn już ma wózek, więc... No i 5 metrów header. Zresztą zaraz zobaczycie, co to jest, nie będę wam mówił głośno. Zresztą zaraz zobaczycie. A już dawno pewnie każdy film co przewinął, albo na miniaturce było pokazane, więc... No, jest i on. Bizon Gigant ZO60. Ze stojem do rzepaku, jest załomontowany. Oczywiście ten stół jest ściągany jako opcja, fajna rzecz. Bo ten tutaj ma oryginalne. Czyli nie ma stołu. Znaczy on ma stół, tylko jak się wiedzie dopiero rzepak, a tamten ma... No, 12, 13 tysięcy, dobra. Czyli koszt talerzówki. Dobra, ale nie będę tego kupował na razie. Dobra. Setwo. No i grzejemy. Wreszcie nowym kombajnikiem. Znaczy, no prędkość taka sama, z tego co zauważyłem. Ten nie ma biegów, tylko już ma hydrostat, więc też już ciekawa rzecz. Header na wózku 5-metrowy, więc robotka będzie szła. Jeszcze na pewno się zaszczę, czy na pewno rzepak jest rośnięty. No niby był rośnięty, ale... No, ale na pewno się jeszcze warto sprawdzić. Przejadę sobie tutaj polami, na prosto, bo nie będę jechał asfaltem. Tam koło mleczarni wyjadę. Czy nie mleczarni, tylko piekarni, sorry. Wolne, wolne. Ty, wolne było! On chyba za górki musiał gdzieś wyskoczyć. Tutaj mój łubin sobie ładnie rośnie. 23 tysiące. Kurde, nie pamiętam, nie wiem ile ta beczka kosztuje. Albo dzisiaj tylko żniwa zrobię, a w kolejnym... O! W kolejnym odcinku zrobię sobie gnojowice i talerzowanie. To będzie dobry pomysł. Więc dobra, nie będę tego sprawdzał. O! 60 tu... 30 tu stoi. O, to widać, że po odcinku tutaj została jeszcze 30. Tutaj mój łubin sobie ładnie rośnie. Mam dwa pola do koszenia, więc powinna to w miarę szybko pójść 5 metrów. Powinien w miarę się z tym uwinąć. Jadę sobie polami, no bo to czemu by nie. Tylko myślę, gdzie ja mam się rozłożyć w ogóle, bo ja nie wiem nawet, gdzie ja mam się rozłożyć na tamtym polu. Kombajnik fajny. Na pewno wydajniejszy od tamtego co był. O, tu jest taki zakręt. Też fajne pole tutaj. Trzeba je kupić, będzie. Ale no nie stać mnie. Pomyślę, że tu się rozłożyć. Wolne, wolne! A, ale chyba się tutaj rozłożę. Tutaj za tym znakiem najlepiej by było się rozłożyć. Na asfalcie. Bo tutaj nigdzie nie ma miejsca. O, wiem, do tego chłopa się tu wiadę. I tu nawrócę headerem.
No i tak trzeba będzie zrobić. Przez przypadek na troszeczkę sąsiadowi wjechałem. To tak oczywiście nie miało być. Teraz muszę wyskoczyć, odczepić kable i wózek. Co się stało? Super! Miał być fajny odcinek, a tu... Miał być fajny odcinek, a tu dupa. No nie, no co za... Co za wandale. No nic, no. Tutaj muszę ręcznie wyciągnąć ten wózek header, no bo... Czy no nie gadaj, że ja go nie wyciągnę teraz. Czekaj. Bizon header, wybór na mapie. No dobra, no musiałem tak zrobić, no bo... No widzieliście, co się stało, no. Header kombaj rozłożony. A to jest czegoś. A to są drzwi, dobra. Pan. To tu manualnego poczekania? Jest, tylko. Aha, dobra. Joch, dźwięki fajne. No to jest. Aj, dobra. Już mi nic nie idzie w tym odcinku. Oczywiście ustawiłem sobie 10 na godzinę. W sumie trochę za szybko, tak sobie teraz myślę. Bo miał w oryginalne 8 ustawione, ale. Ale to mnie rozwaliło, co się stało z tym headerem. To ja dosłownie nie mam pojęcia, co się stało w ogóle z tym headerem i wózkiem. Czemu go w ogóle obróciło? Co tam się w ogóle stało? Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć, co tam się stało. Oczywiście header 5 metrów, zbiornik też chyba 5 ton. Tam 4 coś, ale chyba 5 ton. No i teraz na hydrostacie, no to jest coś pięknego, nie, że klikam S i on od razu cofa, nie muszę z palcem klikać. Nie, no miał być piękny odcinek, a tu wyszło jak zwykle. Widzicie, no header próbowałem wyciągnąć, no nie dało się, musiałem go zresetować. Ale no cóż, trudno. Niech to za dobrze idzie, to... No i myślę, że ten kombajn trochę dłużej zostanie niż 3 sezony. Na pewno, no bo przecież wydałem na niego 60 tysięcy. Z headerem wydałem 60 tysięcy, poważnie. Bo tam 40 kombajn 45 tysięcy. Jeszcze header tam i jeszcze wózek. No to było chyba 60 tysięcy coś takiego. Wózek na pewno około 5 tysięcy kosztował. Nie, no ale coś pięknego, nie? No, coś pięknego ten kombajn. Pojeżdżę trochę sobie z kabiny. Bo czemu by nie? No i to jest coś pięknego. 2 tony i jeszcze nie ma pół zbiornika. No mówię, 5 ton ma zbiornik. To dobrze myślałem, że 5 ton. Nie, dzisiaj tylko same koszenie zrobię. Bo nie dam rady nic innego. Mówię, tą gnojowicę to ja sobie zostawię, stależowanie, bo nowy nabytek będzie, więc w sumie 2 nowe nabytki będą, więc... Bo beczka i talerzówka, więc coś fajnego będzie na odcinku. Oczywiście gnojowicy będzie tutaj rane w opór, ile fabryka da.
A pole, no pole będzie kiedyś kupione. Nie, no teraz to można kosić. Bo tym moim bizonem to tak nie szło. No kurde, coś pięknego, nie? No i klikam sobie klawisz S i on cofa do tyłu. I to jest piękne, nie? O, już mi się podoba. A hydrostaciku. Ciekawe, czy to wezmę na raz. No, powinien działać. Oczywiście bizon jakby coś pytał z modhuba jest, nie? Ale coś pięknego. Jakbym jakiś film z PGR oglądał teraz w tym momencie. Ale to nie film, to gra. I to mój odcinek. Upartego, mówię, jak tu będzie więcej pól, no to na pewno będzie się dużo lepiej tutaj rozkładało headerem. Albo będę musiał sobie jakiś plac tutaj zrobić, najwyżej. Bo też jest to jakaś opcja. 73%, 4. Wiecie co? Ja chyba ten wózek muszę sobie tutaj na pole przyciągnąć. Bo ja nie chcę, żeby oni mi te samochody stały, a ja potrzebuję wyciągnąć przyczepę. Więc sobie robię tak, wiem, że to dość nierealne jest zrobione. Ale dobra, ja sobie odpalę ten ciągnik i ja idę dojść szybko, bo nie wróci. Poszli, szybkie wściekłe, poszli. No szybko, szybko doiłem, znaczy no szybko, no dobra, wiesz, to jest tak, to jest trochę dziwny temat na odcinek, ale szybko się wysikałem i możemy grzać dalej. No, pierwsze 4 tony rzepaku jest ukoszone, jeszcze jedno pole zostało. W sumie, kurczę, jestem w czwórce, chyba od razu pojadę na tamto pole. 60 FPS-ów, no 56 akurat aktualnie. Dawaj, 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 syp, 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 syp. Niech on sobie odpocznie. A ja radzę raz, dwa wysypać. Nie radzę wysypać, bo... Na lewo? Na lewo. Ja to sobie raz, dwa to wysypać, bo i tak wiem, że z tamtego pola powinno dać zestaw. Czyli tak przypuszczam. Nie, bo tam chyba nigdy jeszcze rzepaku nie było. No nie, bo tam były tylko pole zniszczenia kupione. Tam trochę zeszło, wtedy koszenie, pamiętam, tego jęczmienia. No ale wiadomo, teraz mam lepszy sprzęt. To trochę szybciej powinno pójść. Tutaj wiesz, też parę ton mam. Ton, 1000 litrów. Albo bym się nadział. Dobra, syp ten rzepak. Dobra, jeszcze tona. I poszli! Szybkie i wściekłe. Nie ma czasu na przerwę. Trzeba ogień. Trzeba dawać ogień cały czas. Krowy sobie ładnie chodzą. Jeszcze trochę będą nowe krowy. Nie wiem kiedy, ale będą. A nie chcę się tego sprawdzać.
Na pewno na, jak będzie mówił gość, to już powinny być jakieś nowe krowy. Ale mi się zdaje, że chyba w sierpniu miał być. Chyba, że to nie ta seria. Może seria mi się pomyliły. To też tak może być. No, jeszcze zapis. Też tak może być, że serii mi się pomyliły, bo na której serii wiem, że miało być sierpniu krowy. Nie wiem, czy to tu. 3 miesiące. No, 3 miesiące, czyli za 3 miesiące, aha, czyli w październiku, dobra, to nie ta seria jednak. To gdzieś też mam krowy i gdzieś było w sierpniu. Ale to chyba w Wellengradzie było, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, szybki bieg. No, mógłbym się tepnąć, ale szybszy. No, dobra. Dobra, złóż tą rurę i odczep tego. Te kable, czy kable, no przewody. Do góry header, odczepić go. Wiem, że trochę nierealnie to zrobiłem. Ale trudno. Ja doskonale o tym wiem, że ja powinienem dużo dalej pojechać. Trochę jakoś bardziej precyzyjnie go zaczepić. Odłożyć w sumie. Niż tak, jak sobie rzuciłem go. Pasma nie wyrobię. Wszystko ładnie, pięknie, ale. Dobra, trzy samochody z tej, z lewej nic. Dobra, więc dawaj, 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 dawaj. Szybciej. To tylko rzepak, to tam wiadomo. Nie ma oporu. Nie ma jakiejś spiny, ale wiadomo. To tam rzepak, to jedno pole zostało mi do skrzenia. Nie wiem, czemu on jedzie 20, skoro mam tempo ma się 22. Tego to nie jestem w stanie zrozumieć. Tędy sobie pojadę. Ja lubię tędy jeździć, bo to jest fajny. Nie fajny klimat, tylko. Fajna droga to jest. I ogólnie ta mapa ma klimat, więc. Kurde, no nie mogłem sobie kogoś trafić. Tyle razy klikałem tą myszkę i jeszcze nie mogłem trafić. Nie wiem czemu on jedzie tylko 20 na godzinę, ale to tam jest mały szczegół. To jest taka, można powiedzieć, normalna prędkość. O, tam widzę, że tam jest ładny ruch tam po na górze. Szkoda, że tędy samochody nie jeżdżą. A mogłyby w sumie. Asfalcik ładny, więc szkoda, że tędy samochody nie jeżdżą, naprawdę. No ale jednak autor tak by myślał, to tak musi być. Może te sorga będę za niedługo kosił. Siał. No ale na razie wiadomo, mam studio rzepaku założony, więc. Może to sorgo to jest jakiś plan na nową uprawę? Może pomyślę. Ale mówię, lubię zasiałem tylko teraz, bo mi się podoba ta tekstura jego. Czyli to nie chodzi o teksturę też, tylko chodzi o to, o zarobek. Nie ukrywam tego od początku serii tej, od początku tego odcinka zasiałem, że dla zarobku to było zasiane. Muszę trochę przyspieszyć tę serię, bo chcę kupić sobie nowy ciągnik i tyle. Wiadomo, jak już będzie nowy ciągnik, to już będzie robota szła. Wiadomo, tą czwórką moją też idzie robota, no ale nie tak samo jak będzie ten nowy ciągnik. Wiadomo, on będzie tam silniejszy o 45 koni dokładnie. Teraz pytanie, co się stanie z tym wózkiem w tym momencie. Niech ja go odczepię. Nie, to, no dobra, to po prostu musiał mi samochód wypierdzielić wózek i tyle. No, muszę sobie niestety trochę przygnieść. Ale chcę sobie ładnie tutaj wjechać. W miarę szybko chciałem wjechać w te pole, no to musiałem tak sobie wykręcić. Wiem, że dosyć sobie uniosłem tego pola, no ale
już nie będę płakał, tak? Stało się, to się stało. Był jakieś, albo placyki na tym polach będą się porobić, albo... Albo wózek zostawiać na gospodarstwie, bo tutaj w sumie polami mogę sobie jeździć, tak? Ale wiadomo, to na tą dwójeczkę, trójkę, co tam mam te dalej pole, to, to już tak nie bardzo z wózkiem jechać. Znaczy, no, bez wózka, przepraszam. Nie z wózkiem, tylko bez wózka. To tam już tak trochę nie bardzo. Ale tutaj, tutaj koło gospodarki, to, to mogę sobie jeździć bez wózka. Wiadomo, tam przez asfalt przeskoczyć, to tam jest moment. Żeby ten był dojazd jakiś do tamtego pola, nie? Jakoś polami, to wtedy bym sobie jeździł, tak? Bez wózka, ale że nie da się, no to chociaż wózek będę do czegoś używał, tak? A tutaj wiadomo, tutaj to sobie zostawię wózek na gospodarstwie i przyjadę sobie, tak? Bo jest bliziutko. No i dobra, i ogień. Fajnie to idzie. Ej, no ten bizon jest coś pięknego. Nie, teraz to żniwa idą. Wiedziałem, że ten komuś będzie dobry szalem, bo ja już jak go zobaczyłem na Mothubie kiedyś. O nie, ty musisz być u mnie na serii jakiejś. Mówię, a na, tutaj na tą serię akurat mi pasuje, bo to polskie mody, polskie maszyny. No to akurat będzie widzą jak znalazł. A później się pomyśli, może jakiś klasik wpadnie, starszy, albo John Deere stary jakiś. Pomyślę coś, pomyślę o tym. Pomyślę, to jest wszystko czas, tak naprawdę. Tego bizona kupiłem, bo mi się podobał. I to nie tylko dlatego kupiłem go, że mi się podobał. Powiem też, że nigdy nie grałem na gigancie. Naprawdę, powtarzam. Znaczy powtarzam. Teraz mówię prawdę, nigdy nie grałem na gigancie. Na żadnym farmingu. No mówię, a dosyć ładny, a akurat mi pasował pod tym moim bizonie. A nie chciałem też, wiadomo, to... Mógłbym kupić sobie jakiś większy kombajn, no ale to wtedy... Co by mi dało kupienie większego kombajnu? No w sumie to jest większy kombajn tamtego, co miałem. To już bez dwóch zdań, tak? Ale to jest jednak dalej stary, poczciwy bizon. Tylko wiadomo, 5 metrów wiader no, i 5 ton zbiornik, no to już idzie pojeździć sobie, tak? Zresztą nawet teraz widać, jak to ubywa tego pola po tym bizonie, a jak ubywało po tamtym bizonie. Więc dwa kółka zrobię? Ciekawe, czy zrobię dwa kółka. No niby jest 52%, ale jestem z tej strony pola. No, może zrobię dwa kółka, ty. A miałem pusty zbiornik, jak przyjeżdżałem tutaj. O, zrobię, bo tutaj na tym poprzeczniaku nie będę robił poprzeczniaka, tylko widzicie, takiego małego ogryzka wyciąłem. Po to, aby tylko tu wjechać i ogień, długa prosta. Nie mogę, jak ta kosa sobie tam pyka. Fajnie to zrobić. Takie tyk, 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 tyk. Fajnie to, fajne w ogóle dźwięki ten kombajn. Tak jakieś... Chyba inne. Bo nigdy chyba tego dźwięku jeszcze nie słyszałem. Albo mi się wydaje... Nie, no nie słyszałem chyba tego dźwięku. Nie wiem, dobra. Nie chce mi się za dźwięk. No, nie chce mi się jakoś zbytnio kombinować nad tym. Fajne dźwięki te. No dobra, wysypie się. Fajne, że ta plandeka nie jest sztywna, tylko jest ruchoma.
Też na pewno plusik. A ten dźwięk stopania? Na wolnych obrotach? Jakbym gdzieś słyszał. Tylko nie wiem co to jest za dźwięk, ale... Pewnie jakbym wszedł w pliki tego moda, to bym wszystko wiedział, ale... Ale dobra, no nie chcę się. No poważnie, nie słyszałem tego nigdy dźwięku. No John Deere oryginalny to raczej nie jest. Chodzi mi o kombi. Nie, no ale pomyślę. Przecież może? Nie wiem, co. No, brzmi trochę jak John Deere. Ale dobra, nie będę się na tym skupiał teraz. Kokosze, bo jest już kurde 20.24. Oczywiście piątek 6 października. A to jest odcinek na piątek 13. Więc już mam odcinki na cały tydzień nagrane. Nie wiem jak mi się to udało dzisiaj zrobić, że 3 odcinki nagrałem, ale... Ale nagrałem. W sumie jakby nie wychodzi na to piwo, prawdopodobnie bym dzisiaj jeszcze nagrał ze 2 odcinki z Helberona. Albo sobie nagrał na pewno jeden odcinek. Znaczy, zobacz jak na tym piwie długo będę siedział. Jak będę siedział do 23. Jak będę siedział do 23, to na pewno sobie jeszcze wejdę na save'a. Znaczy, no nie z 22 akurat, ale z 15 sobie nagram odcinek z Wielmoży. Bo wtedy będę już cały tydzień nagrany. Więc no. Więc elegancko. Nie no, fajnie idzie korzenie tym bizonem. Spodoba mi się to. Też nawet fajnie reaguje szybko. Czy no wiadomo, że on jak jest rozpędzony, to tam troszeczkę czasu potrzeba, żeby wyhamować. Ale tak. Dość żwawo reaguje, bo ten mój stary bizon tak chyba trochę inaczej reagował. Nie pamiętam sobie już, bo dawno nim nie jeździłem na polu. Ciekawe, da się słomę? Nie, nie da się. A bo nie mam tego modu na słomę rzepaczoną, no ale nie jest potrzebny mi. Nie mogę, jak to sobie tam cyka, nie? Jako koska. Jak to brzmi, jak to tam sobie cyka. Fajny dźwięk, takie coś innego zawsze. Nie? A tutaj dużo już nie zostało do koszenia, ale wiadomo, trochę trzeba jeszcze pojeździć. Ale no widać, że idzie szybciej, no widać. No w sumie logicznie, no bo o 0,8 metra większy header, tak? No i zbiornik też większy o 1,5 tony. To takie przyjęcie to już dużo robi. I ta, nawet kombo jest bardzo zwrotny, bo naraz się wykręciłem. Ale widzę to, że jeszcze ten przejazd taki jak teraz jadę. Nie wiem, że powinienem to bardziej pod prostym kątem kosić, no ale no, to nic nie będę przesadzał już. Jadę tak jak idzie kształt pola i tyle. Prosty chodzą w headerze, no to sobie odcinają ładnie. O tak by nie, jak to sobie bardzo ładnie wyglądało. No, tak po skrosie też ładnie wygląda, no ale wiadomo, to już nie jest to samo. Nie zajdzie słońce. No nie mogę z tym oceniać. Tak mi bardzo wlazło. Już 20.30. Czy naprawy? Dobra, jadę na drugą stronę, bo już w sumie nie będę w miejscu nawracał. Nie no, ale to jest coś pięknego, ten mod ten na ruchomy trzypunktowy zaczep. Znaczy no akurat kombajnie to na gardzie, ale na ciągnikach też fajnie to wygląda, po maszynach się trzepią. Fajnie to wygląda, fajny bajer, fajny mod, ale realnie fest.
Szczególnie przy kombajnie to widać, jak się szybko jedzie i się wpadnie w ścieżkę technologiczną na przykład, której fizycznie tutaj nie mam, ale mówię o realu, to jak się wpadnie, to widać, jak header poskoczy i się buja cały. Więc to fajnie, fajnie. Fajnie, że ktoś takie coś wymyślił do farminga. I na wrot. I teraz jak pojechać? Tak jak idzie w prawo czy w lewo? Dobra, ja do prawo. Czyli rzepaku dało 4 tony tam, a tutaj nie wiadomo ile. Tam było 3,5 tony, no to ma 3,5, no to jest 7 ton, tak? No to coś tam dało. Z 15 ton będzie. Nie, 15, przerąbałem, przesadziłem. 15 nie, ale 10 ton jest na pewno już. Nawet 11 chyba. Gdzieś myślę, że tak 13 ton będzie jak nic. Nie, ale kapitalnie to idzie, podoba mi się, jak to idzie. To 31 minuta. No dobra, no ale chcę po prostu skończyć ten rzepak. Bo fajnie to wygląda. Ja też nie chcę zbyt... Ja trochę wiem, jak to zrobię. Może nie włamie rzepaku, chociaż może? Dobra, pomyślę. Ale na ścierniskę prawdopodobnie zrobię sobie jakąś ładną miniaturę. W taki ładnie rzepaku to też ładnie by wyglądało, nie tylko. No, muszę pomyśleć. Dobra, offset, visibility i fly mode. Fly mod i chudy. Fawceta nie zmieniam, bo nie opłaca, nie potrzebuję. A po drugie nie opłaca się. Bo i tak jak wyjdę z gry, to i tak mi się to zresetuje. I tak mi się to zresetuje i tak, więc. Dobra, sypam. Bo już trzeba iść. Idę. Nie wiem, czy dojdę. To co? A, wykorzystywana pamięć, dobra. 5 minut zostało. Dobra. Ło! Ta przyczepa jest mniejsza. I chudsza. Troszeczkę źle podjechałem, ale dobra. Najważniejsze jest to, że rura przeszła. Nie, no już nie będę składał tej rury. Mi się nie opłaca. Tak zaraz będę zasypywał i tak. Więc 4 tony mam w slocie, tyle wiem. I tutaj zaraz zobaczę ile. Tak, wiem, że na jeden zestaw tamtego nie zawiozę na silos, no ale... Znaczy, no na pociągi prawdopodobnie, jak będę wywoził to potem. Czyli tak na raz tego nie wezmę i tak, bo... Bo tylnia wszczepała tylko 5 ton. A może powoli coś pomyśleć na zmianę przyczepy tej tylni? Bo mam ciągle te 15 ton. Przecież teraz zobacz, jak to będzie z soją. Bo jak będzie z dużo kursów soją... Znaczy, no po łubinie na pewno będzie nowy ciągnik, to ja wiem już w 100%. Będzie nowy ciągnik. No i prawdopodobnie jakaś lekka większa przyczepa. A tą autosankę 7-tonową zostawię sobie, tylko tą tylnią sobie sprzedam. Dobra. Syf.
Dobra. Ile tu jest? 8200, czyli 12200 mam, tak? Tak. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie zapis. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się cieplutko. Cześć, pa, pa.